Mamo! Głodny jestem! Kiedy obiad? Tak ojciec wróci! Chłopaki, czas na gotowanie! Chłopaki, umyjemy ręce! Mój pierwszy! Witam serdecznie, nazywam się Mikiciuk Katarzyna i zapraszam do kolejnego odcinka Gotuj z Perkowicami. Dzisiaj na warsztat weźmiemy bliny królewskie. W tym odcinku pomogą mi Sławomir Adak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieciborze Dużym. Zapraszam. Rafał Barszczewski, nauczyciel języka rosyjskiego. I Szczepan Baczkura, geodeta, Urząd Gminy Biała Podlaska. Do wykonania dzisiejszej potrawy, a mianowicie blinów królewskich, będziemy potrzebować ziemniaków. Ta-dam! Cebuli. Ta-dam! Jajek. Dziękuję bardzo. Przypraw takich jak pieprz, sól, majeranek, mąki oraz nadzienia mięsa. Zaczynamy od obierania ziemniaków. Mamy tutaj inspektora geodezji, który będzie pilnował wymiaru obranego ziemniaka. Za grubo. Grubo? Dobrze. Pamiętajcie, chłopaki, że pod skórką jest najwięcej witamin, także cieniusieńko, cieniusieńko. Paczkujemy. A kiedy już obierzemy wszystkie ziemniaki, przystępujemy do starcia ich na tarce. Lecz jak czuły się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok piękny dar. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż. Ale trzeć trzeba ostrożnie. Tarka jest ostra. Piękne ziemniaczki wyrosły nam w Perkowicach, na naszych żyznych polach. Ale kolejnym składnikiem jest cebulka, którą dzielnie tutaj nam trze Szczepan. Tu mamy dowód, że panowie sprawdzają się w kuchni. Proszę, jak pięknie nam pracują. Kasia poszła do domu wydoić krowę, więc my mamy teraz trochę czasu i będziemy kończyli tą naszą potrawę. Dlatego też mamy starte już kartofle, a że to są ziemniaki młode, więc musimy trochę odsączyć tą wodę. Więc w tej chwili przez to sito przelejemy te ziemniaki razem z tym krochmalem, który tam osadził się już na... Z drugiej miski też? Wodzie, z drugiej miski też, wszystko razem. I z tej jeszcze. Dobra, to już nawet w tej chwili odprzeleję tutaj, bo nie musimy całkowicie tak, żeby to było... O, tak zrobimy. To w to. To odsączone ziemniaki w tamtą miskę. Dobrze. I teraz jeszcze o te ziemniaki. Bo to nie musimy ich odcedzać bardzo mocno, dlatego że będą nam za suche placki. Nie lubimy za suche. To wszystko, tak? To do tego.
co do czego? Jedna miska ziemniaki do ziemniaków. Wszystkie ziemniaki już tutaj mamy w jednej misce. Dodajemy cebulę. Dodajemy cebulę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Do ziemniaczków. Cebulkę do ziemniaczków. Cztery starte cebule. Cztery starte cebule. Szczepana. Starałeś. I do tego jeszcze wbijamy sześć jajek, bo musi nam coś po prostu połączyć tą masę. Całe jajka? Czy... Całe jajka. To lecimy, tak? Lecimy. Sześć jajek. Czy to zbieg okoliczności? Szóste. Szóste, dobrze. Teraz musimy zobaczyć, czy to jest gęste, czy rzadkie. No możemy troszeczkę... Zamączyć? Nie. Mąki dodamy bardzo mało, dlatego, że jak doda się dużo mąki do tej masy ziemniaczanej, to one będą takie gliniaste, takie niechrupkie. Troszeczkę mąki, tak? Dodamy ze dwie łyżki, o. Aha. Dwie łyżki mąki. Kręcić? Kręcić, proszę mieszać. Teraz do tego jeszcze musimy, tu trzeba pieprz rozetrzeć. Halo Marcinku, widzę Sławku, że nie z jednego garna jadłeś. No. Bliny. Bliny to moje ulubione. W tej misce mamy przesadzone ziemniaki, troszkę odleliśmy płyny od nich. Dodane są jajka. Cebula. I mąka. I wymieszane. I mąki, i dwie łyżki. Teraz musimy jeszcze tu doprawić. Pieprzem są, ale to na oko, no bo... Oczywiście. Nie pomyślemy. Pieprzu. Pieprzu bardzo dużo tego nie będziemy dawali, bo to jest pieprz świeżo utarty, więc on jest bardzo mocny. One muszą mieć trochę czuć tego pieprzu, ale nie do przesady, żebyśmy nie przyholowali. No. Może starczy. Dodajemy też... Mieszać od razu, czy jeszcze nie? Nie, no może tak trochę wsypiemy, a potem będziemy mieszali. Ziemniaki, to do ziemniaków trzeba bardzo dużo soli. Ziemniaki bardzo tak jakoś wchłaniają sol. I jeszcze dodamy majeranku. Też bardzo ziemniaki lubią majeranek. I teraz proszę mieszać. Teraz doprawimy do smaku, żeby było do pieprzu, do soli. Czosnek posiekać. Do, tak na drobniutko posiekać i to dodamy do mięsa. Dajemy prawdziwy czosnek, nie tam żaden w proszku, tylko prawdziwy, do mięsa mielonego, którym będziemy faszerowali bliny. Ale aby dodać, to musimy na drobniusieńko pokroić i rozetrzeć to trochę z solą. Czosnek już jest posiekany drobno, żeby bardziej zapach tego czosnku wyciągnąć, to musimy troszkę dodać soli i o tak, i dobrze rozgnieć, to będzie bardziej czosnek, gdzie bardziej pachnie. Więc teraz ten czosnek dodajemy do mięsa. Czosnek. I teraz jeszcze dwa jajka. Do tego mięsa? Całe, tak. Żeby się lepiej trzymało. Dwa całe jajka. Jeszcze pieprzymy. I solimy. I proszę wymieszać. I proszę to wymieszać. To będzie taki farsz do tych masy ziemniaczanej. Tak. Kaśka, czy ty czasami za długo tej krowy nie doiłaś? No stać mi nie chciała. Chciała? Nie chciałam. Ale... Na dużej patelni rozgrzewamy tłuszcz. My używamy do swoich blinów oleju, ale również może być to smalec. Tłuszcz musi być mocno i gorąco rozgrzany, żeby placki nam ładnie się podrumieniły i odstawały od patelni. Na rozgrzany tłuszcz wykładamy porcję masy ziemniaczanej. Taką porcję wielkości łyżki stołowej. Proszę, dzielnie ci tu przekazuję, Rafałku. Dziękuję. Proszę, wykładaj. Mhm.
Następnym etapem jest położenie naszego fajnie przyprawionego mięsa na środek placuszka. Bierzemy taką niedużą porcję i układamy na każdym jednym placku. Kuleczkę. Kuleczkę albo tak może bardziej placuszek rozpłaszczyć. To będzie taki placek ziemniaczany. Z kulką mięsną trochę. No. Mięsko trzeba przykryć kolejną porcją ziemniaczków, tylko tak nie za dużo, żeby się przykryło ładnie. O tak. I kolejny placuszek przykrywamy. Placuszki smażymy na złoty kolor. Jak już z jednej strony dojdą, należy je obrócić na drugą. Proszę. Ja mam to zrobić. Tak, proszę zrobić, czynić honory, przewracać placki. Wiem. Jeszcze raz wyszło. Mamo, przebacz mi. Jak nie idzie? Dobrze, 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 pomału. Jeden za drugim. O, tak właśnie. Dobrze. Przyspieszamy. Ten na środku zawsze jest ostatni. Świetnie. Myślę, że placki będą bardzo smakowały. Chłopcy nam smażą jeszcze placki, a my przystępujemy do dekoracji naszych blinów królewskich. W naszym przepisie stosujemy śmietanę, taką najlepiej kwaśną, 20-22%, 18% i koperek. Śmietanę nakładamy na każdy jeden placuszek, kleks, śmietany. Panie Sławku, tak? Zapraszamy do dekoracji naszych placuszków. Proszę, oto śmietana. To trudne zadanie. Trudne zadanie. Pani Kasia. Tak, bardzo trudne. Ale myślę, że pan sprosta zadaniu. Jedyne co umiem, udekorować gazetkę sportową w szkole. Ale myślę, że placuszki nie są takim wymagającym elementem. Naprawdę? Tak. Wierzy pani we mnie? Wierzę we Dziękuję. Całego serca. Za dużo chyba. A to pierwsze koty za połowę. Tak. Myślę, że wystarczy. O. Teraz jadę już na maksa. Mamy już śmietankę na placuszkach. Możemy udekorować koperem. Koper może być posiekany, ale... Dziękuję pani za zaufanie. Tak, ale to jeszcze nie koniec. Nie koniec, tak? Nie koniec. Każdy jeden placuszek dekorujemy takim kawałkiem koperka. Ucinamy, urywamy dłuższy koniuszek i piękną gałązkę i kładziemy. Niekoniecznie musimy zasadzić, tylko... Położyć można. Dziękuję ci, Rafał. No ja myślę, że chłopcy sobie tu świetnie radzą. Ciężko to? Nie jest ciężka praca. Nie wiem, czy 4 czy 5 bardziej tu pasuje do tego jednego. To według uznania. Aha. Dekoracja zawsze od kucharza zależy. Do naszych winów królewskich możemy wykorzystać także inne dodatki. Obecnie jest sezon, zaczyna się sezon grzybowy. Można wykorzystać grzyby leśne, kurki, borowiki. Można też je podać z sosem dodatkowo mięsny. Jeszcze na koniec. Trochę pieprzu. Trochę pieprzu. Jak już wspomniałam, każdy zdobi od siebie smacznego! Tak, grubo. Dobrze. Co, coś do mnie? Dobra, a tu jakbyśmy chcieli boks uprawiać. Nie widzę tego. Nie widziałem tego. Dawaj. A jak tam oczka? Jeszcze nie, ale... Ale daje radę. Fajnie. No to będzie szybka potrawa. Szczepan ma kłodnicz. Sławko, to dla ciebie z prawej strony będzie. Dobrze. Nie załuj. Uwaga, leję olej. Proszę odejść. Mam nadzieję, że moja żona nigdy tego programu nie obejrzy.